No ten 18 to odważny termin, bo to w tym terminie będzie walka galaktyczna Marcina Neumanna z Jackiem Murańskim. A teraz mi uciekło. Ja powiem szczerze, jestem ryzykownie dosyć poruszony inną walką zupełnie innego rodzaju, ale chyba już spośmy za słowem widziałem nad wstydem, bo to po prostu oczywiście promotorskim, bo ja tutaj nie, w żaden sposób nie dokuczam Kamilowi Błaszczykowi, tylko po prostu myślę, że to, co się wydarzyło, to jest obnażenie po prostu absolutnej bezradności, braku jakiejkolwiek możliwości kontaktu, wizji, strategii jego promotora. I chyba zakończmy ten temat. A za na Marcina Neumanna, mimo wszystko, wszyscy się będziecie państwo ze mnie śmiali, kibice, mimo wszystko w jakiś tam sposób zawsze za niego trzymał kciuki. Tak jak oczywiście za Kamila Błaszczyka będę trzymał kciuki, jak zawsze trzymał za Artura Szpilkę, no bo jednak no, pięściarze, z którymi byłem jakoś związany z Arturem Szpilką wiele, wiele lat, z bardzo ciekawej kariery, z Kamilem Błaszczykiem mam kompletny niedosyt, ja dlatego wracam do tego, bo mam naprawdę niedosyt. Uważam, że mogliśmy byli zrobić dużo więcej. Tak się poskładało. No, tak się poskładało, trudno się mówi. Z Marcina Neumanna w kolei ciężko nie lubić. No, jest mocno kontrowersyjną postacią w sportach walki, ale ja muszę przyznać na przykład, że nasza współpraca przy jego ogromnym inwencie na Stadionie Narodowym wspominam ją bardzo miło. Ona została przez zakrzyczana, została ubruzgana, nie wiadomo w czym się da, a to nie był taki wielki, wielki sukces, ale z naszego punktu widzenia myśmy wszystko mieli zorganizowane, zapłacone w dobrej atmosferze i trzeba powiedzieć, że Marcin rzucił się wtedy na naprawdę strasznie głęboką wodę. Ja chyba myślę, że to jest rekord w historii świata, żeby facet, jeden człowiek, sam jeszcze boksujący na tej imprezie z marnym skutkiem, no ale jednak, bo wszedł do ringu przy pomocy jednej czy dwóch osób organizował imprezę, na której teoretycznie mogło się pojawić duże kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Na takich galach to w Wielkiej Brytanii czy w Stanach to pracuje przy organizacji takiego eventu, nie wiem, 200 osób, 300 osób i tak dalej. A tutaj Marcin naprawdę aż się uśmiecham, bo to pewnie trochę z niewiedzy, to pewnie trochę z wielkiej fantazji osobistej, ale to była jakaś maleńka garsteczka ludzi, to ten wielki organizowała, więc gdzieś zawsze tyle lat z Marcinem, gdzieś tam przy tym się spotykaliśmy. To, że ja nie pochwalam pewnych zachowań, mamy trochę inny świat, inne poglądy, to jest zupełnie coś innego, ale możemy gdzieś tam mieć jakąś trochę sympatii. Ja do Marcina mimo wszystko, mimo różnych rzeczy, tak jak mówię, innych postaw, innych poglądów, zawsze mam. Ja to wspomniałem o tym 18 marca, no bo to jednak mimo wszystko inna trochę para kaloszy, ale to są sporty walki. No ale ważne jest tak, że jak wspomniałeś, że to jest Eddie Hearn. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, Michał. Ja myślę, że to chyba trzeba podkreślić, że my naprawdę, no niestety, z mojego punktu widzenia, niestety rzeczywiście te free fighty dzisiaj cieszą się dużo większą oglądalnością. To widzieć po ilościach odpowiedzi w internecie, po oglądalnościach na YouTubie, konferencje, które dla mnie są kompletnie żenujące i tak dalej. Natomiast widać, że to się cieszy dzisiaj dużo większym zainteresowaniem, ale moim zdaniem to w 90 albo i więcej procentach to są zupełnie inni kibice. Jak naprawdę poczytałem właśnie przez ten informację o Kamilu Błaszczyku, że będzie to zaszczytne wydarzenie walki we Free Fight'cie. Powiem jeszcze jedną rzecz. Wrócę do tego. O tych bzdurach pod tytułem, że tam jest garza taka jak za walkę mistrzostw świata w kategorii piórkowej. Ja absolutnie deklaruję, że bardzo szybko z rekordem Kamila Błaszczyka bym mu zorganizował galę w Stanach za 120-150 tysięcy, gdzie jeszcze by nie było tytułu. A mam wiedzę precyzyjną, kto jest wpisany jako menadżer w kontrakcie na tą walkę i mam wiedzę precyzyjną, jaka tam jest garza. Więc to jest kolejna bzdura opowieści, że bazy piórkowej zawodnik o rekordzie 30-0 w życiu by takich pieniędzy w walce nie o tytuł nie otrzymał. Dostałby bez żadnego w ogóle problemu. Tylko trzeba to umieć zorganizować. No, w Stanach to pewnie trudniej by było w wadze cruiser, duże pieniądze, ale tak kończę... Oczywiście, waga piórkowa w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularna ze względu na to, że są latynosi, latynoscy pięściarze, którzy czasami wytwarzają wielkie widowiska. Po pierwsze są świetnymi pięściarzami, rzeczywiście bardzo mocnymi, a po drugie są bardzo popularni w swoich nacjach. Puertorykańczycy, Meksykanie, tam są naprawdę bardzo duże pieniądze. Dlatego zresztą Al Heyman inwestował w kilkanaście czy nawet więcej walk Kamila Błaszczyka wraz współpracując oczywiście z Mariuszem Kołodziejem, bo ta kategoria wagowa jest bardzo w Ameryce popularna. Tam są duże pieniądze. To jest kompletna bzdura. Nie ma tych pieniędzy w Europie. Dlatego ja się śmiałem, dokuczałem medialnie. Po co polować dwa lata na walkę w kategorii piórkowej tym mistrzom europejskim? Trzeba być niespełna rozumu. Przecież tutaj w Europie tej wagi w ogóle nie ma. A mistrz Unii Europejskiej w jeszcze takiej rzadkiej wadze, no to w ogóle jest, w ogóle to był dowcip, no. No dobra, ale to szkoda Kamila, szkoda Kamila. Tak, ale w ogóle wyszedłem z tych free fightów i to takie chyba pozytywne będzie zakończenie tej rozmowy, że czy będzie to marzec w Rzeszowie, czy 18, czy 11, czy któryś,
czy kwiecień, no to w zasadzie jeśli masz za partnera Ediego Herna, to tak, ta walka będzie wreszcie pewna, tak? Wiosną, powiedzmy. Tak jest. A ja powiem naprawdę, nawet nie wiedziałem, że Marcin ja ma walkę 18 marca, ale naprawdę nam to w żaden sposób nic nie zmienia. Jestem przekonany, że ci kibice, którzy, jeżeli będzie to walka w Rzeszowie 18 marca, którzy na pewno zapełnią, jestem absolutnie przekonany, a to tak wiadomo, halę na Podpromiu, nie pojadło na walkę Marcina Neumana, bo to są Rzeszowianie, to jest Podkarpacie, gdzie Łukasz jest bardzo popularny, plus no jednak to jest bardzo ciekawy, wielki pojedynek o zasięgu na pewno co najmniej, powiedzmy, no i może nie światowym, ale międzynarodowym, żeby za dużych słów nie używać, a z całym szacunkiem walki freak fighty to są zupełnie lokalne w Polsce i ku mojemu zaskoczeniu rzeczywiście widzę, że cieszą się ogromną oglądalnością, ale to jest zupełnie inny rodzaj gatunku rozrywki, tak, my mówimy o sporcie, a tam mówimy o pewnego rodzaju rozrywce, która zawsze każdy człowiek ma prawo być do rozrywki, jaką ma ochotę, ja tego nie rozumiem, na przykład krzyczałem, czy będą dymy na konferencji, które są udawane, które są, najczęściej wyglądają żenująco, przede wszystkim przygotowane, czy panowie z ochrony, których rozdzielają, te kroki wejścia. Wczoraj widziałem, dzisiaj widziałem na Twitterze, jakiś pan, no, przystojny mężczyzna w szarym garniturze, jakimś krokiem tanecznym szedł na konferencji, czy to wyglądało, jak, nie wiem, jakieś brazylijskie sambo, było tańcowane podczas tego wejścia na konferencję. Dobrze. Nawet śmieszne jest po prostu.